Jakie cechy i umiejętności powinien posiadać absolwent na przykład szkoły podstawowej? Jakie są mocne strony i zalety oświaty w gminie Baranów Sandomierski? Jaki powinien być nauczyciel XXI wieku? Między innymi na te pytania odpowiadali uczestnicy debaty oświatowej w Baranowie Sandomierskim. Spotkanie, którego gospodarzem był burmistrz Marek Mazur, zostało zorganizowane w zespole zamkowo-parkowym w Baranowie Sandomierskim w ramach projektu Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, szkolenia i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego w województwie podkarpackim. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele samorządu lokalnego, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie placówek oświatowych, rodzice oraz księża. Oświata gminna w ostatnich latach przeżyła pewne zmiany. Były one spowodowane raz tutaj kwestiami takimi odgórnymi, czyli jeśli chodzi o kwestię reformy jakby na nowo oświaty i uporządkowania jej. Z drugiej strony przeżyliśmy pewne zmiany organizacyjne na terenie gminy. Idziemy dalej w tym kierunku, aby ta oferta edukacyjna, ta jakość tej oświaty na terenie gminy była jak najlepsza, aby nam dzieci, mówiąc wprost, nie uciekały, a rodzice byli jak najmniej skłonni, aby realizować ten obowiązek oświatowy poza naszym systemem gminnym oświaty, aby ona realizowała wasze oczekiwania, potrzeby. Zarówno samorząd wojewódzki, jak i pan burmistrz tutaj przywiązuje dużą wagę do edukacji, dlatego że później efekt rozwoju miasta i gminy, efekt rozwoju powiatu, województwa będzie zależał od waszej pracy, od jakości kształcenia, wiedzy, jaką ta młodzież nabędzie. I miejmy nadzieję, że będzie rozwój i ta młodzież będzie bardzo chętnie chciała tutaj pracować i tutaj zostawać, nie tylko wyjeżdżać za granicę. Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jego kluczowym zadaniem jest wsparcie szkoleniowo-doradcze gminy w stworzeniu lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół. Nie jesteśmy tutaj dlatego, że coś się dzieje źle, bo wręcz przeciwnie. Świetnie poradzicie sobie Państwo z reformą edukacji i ustroju, ale nie chodzi o to, że my reformujemy ustrój. Chodzi o to, jakim celom ma służyć szkoła. Podczas debaty jej uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat kompetencji kluczowych, o których szczegółowo mówiła Maria Pietrzyk, dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim. Parlament Unii Europejskiej w 2006 roku wyznaczył 8 najważniejszych kompetencji, które będą niezbędne pokoleniom w XXI wieku, dążącym do samorealizacji i uwzględniającej rozwój osobisty. Pierwsza z nich to porozumiewanie się w języku ojczystym. Druga, porozumiewanie się w językach obcych. Trzecia, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne. Czwarta, kompetencje informatyczne. Piąta, umiejętność uczenia się. Szósta, kompetencje społeczne i obywatelskie. Siódma, inicjatywność i przedsiębiorczość. Ósma, świadomość i ekspresja kulturalna. Uczestnicy spotkania, podzieleni na grupy, musieli odpowiedzieć na kilka pytań. Wnioski będą pomocne przy wspólnym podejmowaniu działań na rzecz rozwoju oświaty w gminie i tworzeniu strategicznego dokumentu, który ułatwi w przyszłości władzom samorządowym, nauczycielom, środowiskom oświatowym organizowanie kształcenia i wychowania w taki sposób, aby uczniowie umieli sprawnie poruszać się na rynku pracy. Jest to początek drogi. Myślę, że to wszystko przed nami, że na tej jednej debacie się nie skończy. Będziemy ją próbowali poszerzać na obszarze poszczególnych szkół i placówek, gdzie już będą takie konkretne rozwiązania i propozycje działania padały i myślę, docelowo one będą realizowane.